Witam Państwa na kolejnym filmie. Tym razem, jak widzicie, mamy taką scenerię. Wszystko w drewnie. A więc już można powiedzieć, że mamy pałac, taki XIX-wieczny. I w tym pałacu jestem. To jest akurat bardzo piękne miejsce, wręcz fantastyczne. To oczywiście takie reklamówki, które mi tutaj dano. To jest pałac Makowice. To jest nic. W sumie, jeżeli chodzi z punktu widzenia takiego turystycznego, to to miejsce jest bardzo ładne. Natomiast Państwu chcę ten film przedstawić jako kolejne doświadczenie, jako przerywnik tak zwanej ciężkiej argumentacji innych tematów. Już mieliśmy jeden przerywnik turystyczny, a teraz mamy następny. I co chcę Państwu powiedzieć? Tutaj na początek zapraszam do kolejnych odcinków tego filmu. Teraz jestem na schodach wejściowych do pałacu. Tutaj jest taki korytarz, tu jest taki podjazd. Co ciekawego tutaj? Tu wszystko, jak widzimy, jest bardzo oryginalne i to wszystko zostało restaurowane za ciężkie pieniądze w latach 2008-2011. I te schody są tutaj oryginalne. I tutaj, gdzie stoję, był tutaj czerwony dywan, który był uszczelniony specjalnie takimi złotymi sztangami, gdzie widać takie zatyczki, które to blokowały. Natomiast co chcę Państwu pokazać, to że tutaj jest wita gości ten obraz, a to nie jest obraz, to jest fotografia, gdzie jest akurat bardzo piękne ujęcie nad stawem, które powoduje, że to jest bardzo umiejętne ujęcie. To trzeba przyznać, trzeba to. To jest bardzo umiejętne ujęcie i akurat to wszystko wita gości. Natomiast byliśmy wcześniej w recepcji. To ten właśnie taki, tam miejsce recepcji i widzieliśmy tam już taki duch starości, bardzo starych takich rzeczy. Tego cyklinowanego i malowanego na świeżo drewna. A więc na razie to tyle, a za chwilę pójdziemy dalej. Tak, teraz jesteśmy w sali bankietowej. I co Państwo widzicie? Widzimy, jaki tutaj jest wystrój wnętrza. Oczywiście te stoły zawsze możemy sprzątnąć i jest po prostu miejsce na salę weselną, balową i tak dalej. Oczywiście, co chcę Państwu przede wszystkim powiedzieć? Tutaj jest taki specyficzny duch takich właśnie starych pałaców, które mają wysokie sufity. Wiecie co? Ja jestem budowlańcem. Ja zawsze wiem, że te 2,50, co mamy w mieszkaniach czy w domach, to jest bardzo mało. Właśnie najlepiej się człowiek czuje, kiedy jest albo 3,30, albo 4 metry. Tutaj na mój, powiedzmy, wzgląd jest 4 metry. I dlatego tutaj się człowiek bardzo dobrze czuje. Ja dlatego lubię takie właśnie miejsca, gdzie można się bardzo dobrze czuć i człowiek odpoczywa od innej perspektywy. Czyli my mamy taką w mieszkaniach czy w domach te 2,50 czy tam 2,60 i to jest tak zwana perspektywa ściśnięta. Natomiast jeżeli mamy już 3,30 albo 4 metry, tak jak w tej chwili, tutaj tak na moje wzgląd to jest 4 metry albo nawet troszkę więcej do sufitu. Wszystko jest tutaj zrobione elegancko z takiej XIX-wiecznej staroci. I to wszystko powoduje, że możemy się tutaj bardzo dobrze czuć. Tutaj mam jeszcze, trochę zaczerpnąłem informacji z takiej książki Zamki i Pałace Województwa Dolnośląskiego. Z takiej książki tutaj zaczerpnąłem informację, że historia tego majątku sięga 1273 roku. I ten cały majątek i pałac przez te wieki się tutaj przewalał, funkcjonował. Oczywiście on tutaj w tej formie to funkcjonuje od XIX wieku. Natomiast w chwili obecnej cały kompleks robi dobre wrażenie, bardzo dobre wrażenie. I co chcę tutaj powiedzieć jeszcze ciekawego, tu jest ustawiony fortepian. Tutaj jak widzimy, talerze są na razie puste, a o godzinie 18 będą pełne. To już mi tak obsługa mówi.
A więc tutaj jest bardzo ładne miejsce. W tej chwili na przykład jest na zewnątrz morderczy upał. Tu mamy akurat czwartek 23, morderczy upał i tutaj w ogóle nawet się tego nie odczuwa. Dlaczego? Bo są ceglane i są bardzo grube. Cegła ma to do siebie, że ona bardzo dobrze zachowuje lekkie ciepło w lecie, w zimie jest ciepło, a największe po prostu te upały, to tutaj wnętrze jest zabezpieczone, dlatego bardzo dobrze się człowiek czuje. Ja oczywiście Państwu tutaj też polecam, ale to słuchajcie, te filmy to robię jakie przerywniki turystyczne, ale powiem Państwu taką ciekawostkę, że ja lubię po takich starych miejscach jeździć, ponieważ to pokazuje nam bogatą historię ziem odzyskanych. One 600 lat były w innych rękach, a przed tym okresem 600 lat były w rękach polskich. Później miejscowi książęta i królowie zrezygnowali pod przymusem z tych ziem. I teraz mamy tutaj chwilę muzyki, właśnie przy tym fortepianie. Za chwilę posłuchamy. Tej sali bankietowej i widzimy, jak to ładnie wszystko wygląda. Tutaj są takie portale, niby imitowane kolumny, takie zwieńczenia tych, powiedzmy, kolumienek, a to są tutaj praktycznie w formie takich pilastrów zakończonych, które imitują całą tą kolumnę, nie? Znaczy całe te ściany. Bardzo ładne miejsce, a teraz proszę zwrócić uwagę na ten żeraniusz, nie? Bardzo ładny. Nawet jeszcze możemy chwilę poczekać. Ja go spróbuję włączyć, ale poczekajcie. Jeszcze raz sala bankietowa i teraz zobaczymy tutaj na górę. O, proszę bardzo, to jest ten słynny taki żyrandol. Widzimy, jak ładnie jest wykończony cały sufit. Ale to wszystko robi wrażenie, jak się tutaj jest. Nie dlatego, że Państwu pokazuję ten film, tylko jak bylibyście jakoś tutaj, no to Państwo to obejrzą wszystko sobie w naturze. Robi to wrażenie. To przynajmniej oczy i duch odpoczywa. No to idziemy dalej. Teraz jesteśmy na tarasie. Tutaj żeśmy się schowali od tego miażdżącego słońca. I ten taras bardzo ładnie wygląda. I tutaj mamy staw. Bardzo fajnie tutaj brzeg. Ten cały kompleks. Staw. I teraz tutaj pojedziemy tak panoramicznie, jak to wygląda. Bardzo ładnie. O. Tu jest cały park i tak dalej. My tam jeszcze pójdziemy na dół. Natomiast tutaj taki jest widok właśnie z tego tarasu. O, tak to wygląda. No to mamy tyle i teraz idziemy dalej. No właśnie, teraz jesteśmy w parku. Tu mamy widok właśnie na ten taras, który przed chwilą filmowaliśmy. Za plecami mamy staw, który Państwo widzieli. Widzimy tutaj ptactwo wodne, ma wręcz rajskie warunki. No i co? Pasowałoby teraz trochę Państwu tutaj pokazać, jak ten park wygląda. Trochę przejedziemy kamerą. Przejedziemy, proszę bardzo. O. Tutaj już widzimy kawałek parku, ale słuchajcie, film to jest film. Ale tak naprawdę to trzeba tutaj być, bo tutaj naprawdę jest rewelacyjnie. Tutaj generalnie są wesela i tutaj w folderze tym takim reklamowym to widać, jak to wszystko wygląda. Jak jest wszystko udekorowane. A teraz, o, widzicie, przyjechaliśmy tutaj z powrotem do tego
ujęcia. Tak to my jeszcze tutaj pójdziemy też dalej i też będziemy z drugiej strony filmować ten pałac. Może nam się uda właśnie z drugiej strony stawu. Czyli to jest, pamiętajmy, że to jest pałac Makowice. Dobra, pałac Makowice koło Świdnicy. O, Makowice koło Świdnicy, Dolnośląskie. Idziemy dalej. Teraz jesteśmy po drugiej stronie stawu. Tutaj akurat, gdzie ten parasol jest, to tu robiliśmy poprzednie ujęcia. Natomiast tutaj mamy ten staw, ale słuchajcie, to nie jest jeden staw. To są piękne szuwary i tak dalej, to możemy zobaczyć. Natomiast jeszcze trochę przybliżę ten pałac. Zrobię tutaj trochę przybliżenia. Bo ktoś mi tutaj powiedział, że jakoś, że zwieńczenie jest dość ciekawe. No to pojedziemy na to zwieńczenie. No, co my tu widzimy? Tam wygląda jak jakiś po prostu płotek, który powoduje, że tam jest coś w rodzaju tarasu widokowego. A tutaj jest jakby ten portal. Tu mamy dwie wieże na przybliżeniu. O! Co jeszcze tutaj mamy? Teraz wejdziemy w dół. No tutaj byliśmy. No i tu mamy tą ładną. Tutaj pałac pięknie w wodzie się odbija. Tutaj wręcz nawet drzewa wrastają prawie że w ten cały kompleks. I słuchajcie, co ciekawe, co ja chcę Państwu tutaj powiedzieć jeszcze. Za chwilę tutaj zrobimy coś takiego, że wam trochę pod słońce zobaczycie drugi staw. Tu za moimi plecami jest następny staw. To nie jest tylko to, że to jest jeden staw i tak dalej. Tego jest trochę. A więc po prostu sobie to obejrzymy. To by było na tyle. I teraz idziemy dalej, żeby tylko zrobić tutaj na zakończenie ten staw. Ten drugi staw. Zobaczymy, on jest o wiele większy niż ten tutaj Państwu pokazany. Chociaż tutaj miejsce jest bardzo malownicze. I dzisiaj jest fantastyczna pogoda, morderczy upał, ale tutaj tego się tak nie odczuwa jak w mieście Świdnicy. Właśnie ze względu na te stawy, szuwary, bardzo duże drzewa, zresztą tu Państwo też widzicie, bardzo duże takie wieloletnie dęby, one tutaj dają malowniczość tego terenu. Zresztą miejsce jest rewelacyjne. Takie są moje odczucia i za chwilę idziemy właśnie obejrzeć ten drugi staw, tylko takie ujęcie zrobię, że coś takiego jest tutaj. To nie tylko to, co widzimy na folderach. W folderach to jest małe piwo. No to idziemy dalej. No, teraz jeszcze jest jedno ujęcie, ale to ujęcie Państwu zrobię tak panoramiczne dookoła, na kąt 180 stopni. I dlatego, co ja chcę powiedzieć, oprócz tutaj tego stawu, ale wiecie co, kaczka mi gdzieś tu zwiała, chciałem ją sfilmować. Ona mi tu siedziała specjalnie i patrzyła się na mnie, ale ona mi się wzięła i zwinęła. No, kolega mówi, że kaczka gdzieś tam się wyniosła. Dobra, to jeszcze tą kaczkę my sfilmujemy. Ale zrobimy tak. Ja Państwu tutaj tak obrócę tą kamerą. Tu mamy jeden staw, bo ja chcę pokazać Państwu ten drugi. To jest taka ścieżka dookoła. Tu mamy szuwary. Ja tutaj tak wybrałem takie szuwary, żeby były niskie, nie? Takie jakieś niskie szuwary. O, i proszę bardzo, jest. Nawet mogę trochę podnieść kamerę, żeby Państwo to widzieli. O, z góry trochę podniosę. O, widzimy, tak to wygląda ten staw. O. Widzimy, on jest o wiele większy od tego. A więc to takie właśnie miejsce bardzo ciekawe. O, mamy naszą kaczkę. No to ona nam się tutaj akurat w kadr pięknie wbiła, a my ją trochę na przybliżeniu tutaj weźmiemy. O, jest ona tutaj.
Mamy przybliżę. O, ma towarzystwo. To jest jej potomstwo. Kaczuchy, proszę bardzo. O, malutkie tu zasuwają. Za mamuśką. No, tyle ją widzieliśmy, bo już tutaj nas krzaki tutaj gonią. Teraz już cofnę całkowicie. O, no dobra, to na tym kończymy. Dziękuję Państwu za uwagę. Do następnego razu.